Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Witam Was w nowym cyklu pod nazwą Bitwy Narodów, w którym zderzać będziemy dwie nacje. Zasady bitew są troszkę inne niż w przypadku ringu, ponieważ tutaj nie chodzi o starcie konkretnych czołgów, w związku z czym nie będziemy grać się w czymś w rodzaju bitew randomowych, ale o starcie dwóch osobnych nacji. Gracze, którzy grają ze sobą w drużynach, komunikują się głosowo, tak jak w przypadku bitew turniejowych. Do tego jest wśród nich rozstawiający, który ustala taktyki, jednakże w przeciwieństwie do bitew stricte turniejowych, nie mieli oni zbyt dużo czasu na przygotowanie, ponieważ tylko 60 minut musiało im wystarczyć na to, żeby opracować sobie jakieś elementarne taktyki na mapy, na których będą się mieli zmierzyć. Nie są to też gracze, którzy grali ze sobą wcześniej. Do tego jeszcze w tym pierwszym odcinku, aby było ciekawie i różnorodnie, przyjęliśmy takie założenie, że w bitwach wezmą udział 4 czołgi 8 tieru, 2 9 i 1 10, a oprócz tego maksymalnie 2 czołgi premium. Te założenia będą się jeszcze zmieniać, ponieważ musimy je dopracować. Pewne doświadczenia zebraliśmy po tej pierwszych bitwach, natomiast to, co będzie jeszcze odróżniało te odcinki od ringu, to fakt, że nie będę ich komentował, pozostawię Was z bitwami, natomiast mam dla Was taką małą niespodziankę, zagadkę. Po oglądnięciu tych bitew napiszcie w komentarzu, jakie najważniejsze błędy zostały popełnione w każdej z 5 bitew, które spowodowało zwycięstwo jednej z dwóch drużyn. Ta osoba, której komentarze będą najbardziej trafne, otrzyma ode mnie nagrodę niespodziankę. A teraz zapraszam Was już do bitew i mam nadzieję, że taka formuła się Wam spodoba. Podzielcie się również swoimi wrażeniami na ten temat. Jedziemy. Thank you.